Ostatnio widziałem dużo wątków ludzi grających na konsolach, grających na takich oto iPadach, że pojawiają się na nich właśnie w randomowych miejscach jakieś dziwne wibracje. Jako, że nie było żadnego klucza ani specjalnego momentu, w którym się to działo, po prostu uznane to zostało za jakiś błąd. Czy to jest prawda? No nie do końca. W dniu dzisiejszym przedstawię pewną teorię na ten temat, także nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Ciebie, drogi widzu, do oglądania tego filmu. Jedziemy! Pewien gracz zauważył, że są dwa rodzaje takowych wibracji, krótkie oraz długie, co idealnie wpasowuje się w kod Morsa. Krótka trwała nieco mniej niż 1 sekunda, za to ta długa już 1,5 sekundy. I co dalej? Odkryte zostało, że naglądą sprawę 4 przekazy, wszystkie w innych miejscach, albo w innych sytuacjach. Pierwsza pokazuje się wtedy, kiedy jest dzień, druga kiedy jest noc, trzecia kiedy jest burza, a czwarte wibracje włączały się w momencie szybowania. Oczywiście chodzi o porę dnia w grze, żeby było jasne. Zostało to zanotowane i wygląda to właśnie w taki sposób. Mamy 4 różne paterny i one coś oznaczają. Zestawmy to sobie wszystko do jednej linijki i to wygląda tak. Teraz możemy to przełożyć na język Morsa, właściwie na kod albo na alfabet, bo to nie jest język. Robię to za pomocą strony, której macie w opisie, także jeżeli mi nie wierzycie, albo chcecie zobaczyć to sami, albo sami chcecie się pobawić kodem Morsa, zapraszam do opisu. Ziomuś, jeżeli dotrwałeś tego momentu, napisz na dole w komentarzu Prima Aprilis, a ja przypnę ci w zamian serce. Dzięki. Wracając, wszystko zostawione razem, rzucone tego translatora daje nam coś takiego. Po przetłumaczeniu daje to SOS D5418. O co chodzi? SOS tłumaczyć nie muszę. Co to jest D5? Tutaj popatrzmy sobie na mapę i zobaczmy, co ma takowe współrzędne. Tak, są to wykrzywione wieże, czy jak to woli, Tilted Towers. Już nam komunikuje, że Tilted Towers wzywają o pomoc. I co mówi 418? I dwie teorie. Tutaj pierwsza z nich, że jest to 1 kwietnia 2018 roku, czyli że coś powinno się wydarzyć wczoraj, a druga, czyli że jest to po prostu kwiecień 2018 roku. Tak czy siak, komunikat jest w miarę jasny. Tilted Towers wzywają o pomoc albo w kwietniu, albo dokładnie 1 kwietnia, tego nie wiadomo. Wczoraj się tam nic nie wydarzyło, bo wiele teorii na temat Prima Aprilis. Lecz faktem jest, że w plikach gry znaleziono model komety. Wygląda on właśnie tak. I skoro jest, to na pewno zostanie jakoś wykorzystany. Pytanie tylko jak, gdzie oraz kiedy. Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w już jutrzejszym filmie, a teraz dziękuję Ci, drogi widzu, za oglądanie tego filmu do końca. Mówił Fijako, dzięki, trzymaj się, hej, 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 piol. She checked me out of my place.